I dzień dobry wieczór z tej strony Cialny GD i witam Was w 70. odcinku Don't Starve Together, ale solo. Jakby na to nie patrzeć. I z tego co wiem z ostatniego odcinka, bo zrobiliśmy sobie strasznego polsata, zaraz się spotkamy z jeleniocyklopem. Miejmy nadzieję, że jesteśmy. Ale aż tak szybko? Gdzie ty jesteś? Na dole, u góry? Halo, koleżko. No, słyszę cię gdzieś tutaj. A tu jest! Dzień dobry! Oj! Dobra, muszę ogarnąć jeszcze. Oj, czekajcie. Nie tak się umawialiśmy. Dobra, już się będziemy bawić, koleżko. Au, nie tak! O, tak właśnie musimy się bawić. Oj, ale tak nie. Tak, możemy się bawić. Oj, ale nie chcę umrzeć. Teraz ten. Teraz spojrzę. Oj, to było złe. I padł! Bez żadnej pomocy! Haha! Pięknie! Pięknie! Moje oko! Haha! To wiecie co? Co ty mi tutaj? Oho! No i... Coś energii pada mi tu. Pięknie! No słuchajcie, no... Czegoś takiego to jeszcze chyba nie było, nie? Żeby tak szybko ogarnąć jeleniocyklopa. Ile? W 3 minuty? Ja nie mogę, tu levelka. No nie, no jeszcze z czymś takim... Czegoś takiego jeszcze nie było, nie? Dobra, dogrzejmy się jeszcze troszkę. Nawet drzewa na mnie narobił. No słuchajcie. Dobra, dobranoc, Alan. Dzięki wielkie, że byłeś. Wiecie co, jeleniocyklop w 4, no w 3 minuty, no. Ja nie mogę, ale fajnie. Chodź tu, krecie, jeszcze cię dobiję na koniec. Dobra, jesteśmy nagrzani. Ja myślałem, że mi trochę tutaj lasu wytnie. Ale to dobrze, to znaczy, że się zima kończy. Co byśmy mogli iść spać? Nie, to nas nie interesuje. Dobra, szybka laska i lecimy spać. No i wszystko zostało na swoim miejscu.
Kurczaki, no ja jestem w szoku. Ja wiem, że może dla was to nie jest żaden ten. Dla tych najbardziej ogarniętych, powiedzmy, to może nie jest żadna tam rewelacja czy coś, ale ja jestem z siebie dumny. W tak krótkim czasie, żeby go ogarnąć. Dobra, śpimy w ciemnościach. Nawet nie zrobiłem, nie zdążyłem zrobić screena nawet. No i teraz się regenerujemy. Jest czas, żeby się napić. Kurczaki, no ja jestem. No wiecie co? Nie, no wiecie, to już jest doświadczenie, tak? To już jest kolejny jeleniocyklop. Pierwszy chyba bez żadnego takiego wspomagania. Znaczy bez wspomagania. Bardzo dziękuję za pierogi, które zrobiłem sobie wcześniej, bo inaczej mogłoby być naprawdę ciężko. Ale wow! No nie okłamujmy się, to było naprawdę dobre. Jeszcze sobie chwilę pośpimy, bo widzę, że tak już życia jest dobrze, ale jeszcze trochę tego sanity byśmy mogli sobie podwyższyć. Żeby wiecie, no, żeby nie ten. Żeby móc się stracić gdzieś po drodze. Czyli jeżeli zima się kończy, to oznacza to, że teraz będzie wiosna. A jeżeli będzie wiosna, to będzie kto? Będzie gęsiołoś. Ale to krzesło strasznie skrzypi. A nie powinno. Ale chyba muszę wstać. Pięknie, zaraz sobie aktywujemy. Zobaczmy tylko na szybko, czy ty jakiegoś śluza zostawiłeś? Zostawiłeś. Nie ma miejsca na twojego śluza, dobra. To do lodówki. Okej, okay, zjedzmy sobie Meaty Stew. Weźmy sobie śluza. Jeszcze trochę tej zimy tutaj będzie. No, dodaj paliwko, weź sobie ten kask nałóż i sprawdź sobie prezencik. Buty oksfordzkie. Ale tak. Nie, no ja jestem w szoku, że tak szybko poszedł. Wow. Dobrze było, naprawdę, bardzo dobrze było. No i trzeba było tutaj nie przechodzić, panie kolego. Trafiłeś do złej dzielnicy, bratku. No dobra. Oj, tutaj już mi coś zgniło. Przechowaj. Dobra, ile mamy tych? 10 jajek. 10 jajek, 10 mięs potwora, 10 marchewek i 10 lodu. O, akurat. Dobra, ptaszku, zaraz będziemy działać z tobą. No, fajnie. Damy ci tak jedno, tak o. W gratisie. Co? Tutaj wołki już nerwowe, jak najbardziej. Dobrze, spokojnie, spokojnie. Ja nie mam chyba przecież dzwonka od ciebie. Dobra, te oko było, jak się nie mylę, tutaj. Tak, już mamy trzy. W ogóle, żeby było śmieszniej. Albo nawet zróbmy to tak. Dobra, to zbierajmy. Teraz sobie jeszcze dobierzemy tego czego lodu, pozbieramy i dorobimy kolejne pierożki. No bo jednak dobrze, że miałem tego tam 5-6, bo z tym jeleniem cyklopem mogłoby pójść słabo. Ale ogarnęliśmy. O, widzę, że Czarosława czeka. Znaczy czeka, próbuje do mnie przyjść, ale nie ma co, po co teraz przyjść, bo
Nie mamy czasu na to. No dobra. Ale fajnie, kurczę, normalnie w 3,5 minuty, tak? Aż sobie obliczę, nie? Ile daliśmy rady tego jelenio cyklopa. Wiecie, jak dla mnie to jest naprawdę ewenement. Wiem, że już się powtarzam, ale zacieszam. Ile byśmy potrzebowali? Dobra, zużyjemy wszystkie, zobaczymy czego ile zostało i wtedy sobie ten pokombinujemy, tak? Gary losu. Wiem, że powinno być może, nie wiem, 4. Teraz musimy iść po lód. Dobra, mam jeszcze 5 tego, więc zróbmy tak. Dwa. Ile jeszcze? Będzie 5 tych. 5 tych, dobra, jeszcze weźmy, 2 mu dajmy. Teraz tak, musimy nazbierać lodu i wziąć jeszcze jakiekolwiek 2 mięcha. No powiedzmy, że weźmiemy te. Okej. Okay. Nie, wcale nie. Tak, i teraz wypełniasz. Jak wypełniasz, potrzebujemy lodu, a lód jest tutaj nawet niedaleko. Więc co? Więc gdzie jest nasz toporek? To nam się skończył ostatnim razem. I już jest. Tak, tych już mamy nerwowych. A to niedobrze. Gdzie tu jest lód? Tu jest lód. A, ale dużo pięknego lodu. No to łupiemy. Proszę mi nawet tego nie podbierać. Ty... Słuchajcie, to jest mój lód, kurczaki, tak? Zapomniałem, że nie mam miejsca. Dobra, ta włócznia 6% może chyba jednak poczekać. I lecimy dalej. Pach, pach, pach. No to ładnie, lodu trochę będzie, tego trochę będzie, wszyscy będą szczęśliwi. Tam to kot się z kimś bije, ale to spokojnie. To damy radę. 24 lodu. Gdzieś jeszcze jest lód? Chyba nie. No dzień dobry wieczór, panie Szymon. Możesz uwierzyć lub nie. Tak, będę się tym chwalił chyba przez następne 10 odcinków, ale ogarnęliśmy jelenia cyklopa w 3,5 minuty. Więc wiesz. Teraz możemy usiąść i czego nam tutaj brakowało? Lodu. Dobra. No i jest pięknie. Ile jeszcze? 3 jajka. Tak, tak. Okej, to jest załatwione. Tego klucza dajmy na razie tutaj. Zamienimy go sobie z tym. I tych potrzebujemy też ile, a to musimy do lodówki. I tutaj też potrzebujemy 3. Okej. Ciach, ciach, ciach i ciach. No i ładniej trochę tego będzie.
No, 13 par pierogów to już nie lada wynik jest. To już trzeba się cieszyć. Nie, to będzie 13, to będzie 15. Bo jeszcze dwa się tutaj robią. No, będzie zacnie. Wiecie, mi się wydaje, że nie, mam jeszcze kamień termiczny. Już myślałem, że znowu mi się skończył. Ale jednak nie. Dobra, gdzie były te klucze? Śmieszne. Tu były, no ale one są pojedyncze. Ja mam jeszcze tyle. Dawmy go po prostu tu. Wszyscy będą szczęśliwi. Możemy sobie spojrzeć na mapę, tak mniej więcej. Czy gdzieś tutaj widać worek Klausa, ale to chyba, jeżeli ja gdzieś nie przejdę obok niego, to go nie będzie widać. A szkoda, bo mogłoby. Ale jednak nie. Czy jednak gdzieś byśmy się musieli przejść, żeby zobaczyć, gdzie jest ten. Ale przy okazji pójdziemy sobie, jak już mamy możliwość, to pójdziemy sobie, ale nie, pójdziemy sobie w dzień, przecież nie teraz. Do pana tego, do pana Morsa. Chociaż znając życie i znając nasze szczęście, to on niedługo przyjdzie do nas. Co jest w tej skrzyni? A, tutaj są te czapki. Najważniejsze czapki mamy tutaj. Nie wiem, plecak izolacyjny mamy mieć. Ten zwykły plecak. Czemu ja tego nie mogę zwykłego plecaka wywalić, tak? No bo to by albo jakoś zniszczyć, czy coś, czy ja mogę go ewentualnie tym zniszczyć, no jak on się nazywa, młotkiem. Już nie wiem, nigdy tego nie próbowałem. Dobra, dobrze się, panie, bo to widać, że zima idzie. Wolfoil. Dobra. No i jak to? O. I koniec nocki. I idziemy do naszego koleżki, który chyba jest delikatnie mówiąc przyblokowany w ostatniej zabawie, prawda? Prawda. O! O, to jest fany się. No powiem tak, to był dobry pomysł. Żeby to zrobić w taki sposób. Już. Dobra, mamy dmuchawkę, mamy mięso potwora i niebieski klej, no to super. I te kły ogara, których jest tutaj pełno. O, ten chyba zniknął do siebie. No dobra. Ale fajnie, jest dobrze. Powiedziałbym, że bardzo dobre. Dobrze. Muszę zobaczyć, co się robi z tych kłów ogara, naprawdę. Jest ich coraz więcej. Dmuchawka idzie tu. Jak się pozbyć tego plecaka? No właśnie. Dobra, teraz spróbujemy młotkiem. Się nie mylę, to tutaj gdzieś były klejnoty. O tu. Dobra, do tej solarni. Dodamy sobie to. Zresztą też mogę tak zrobić. Ok, jest dodane. Jest dodane i wszyscy są szczęśliwi. Tak, weźmiemy do ręki. No i mogę plecaka w ten sposób zniszczyć. Jak mogę zniszczyć plecak? To jest bardzo dobre pytanie. Jeżeli ktoś wie, w jaki sposób jestem w stanie zniszczyć plecak, to prosiłbym o komentarz. To tyczy się też was, ludziki z YouTube'a. Bo jest tutaj plecak, którego naprawdę chciałbym się pozbyć. Bo nie jest on mi zupełnie do szczęścia potrzebny. Berło dekonstrukcji.
Aha. A już myślałem, że pójdzie na tyle łatwo, że powiesz, a to można młotkiem, a jednak nie. No dobra, przechowamy sobie to. Coś jeszcze jest do przechowania? W sumie nie. Dobra, berło do konstrukcji jest tutaj. Zobaczymy, gdzie on może być. Zegar księżycowy. W archiwum? Niestety trzeba, tutaj Mavrid nam pisze, niestety trzeba do antycznej maszyny pójść, a chodzi o tą antyczną maszynę, która jest w archiwum? W podziemiach? W archiwum? Ale się świecą ciepłe kamienie. Zaraz się dowiemy. Ale nim się dowiemy, weźmiemy sobie Mitistio. Ile możemy? Dwa możemy. Weźmy tam dwa. Dwa. Teraz tak, to weź całe. To sobie przełóż tutaj, żeby było wygodniej. I z tego weź jedno. Dobra, to przynajmniej dwa mitistu. No, w ruinach. Aha, czyli w ruinach, a nie w archiwum. A, no to do tych ruin idziemy w lato, tak jak sobie obiecaliśmy. Zamkniemy, żeby się nie przegrzało. Czy żeby się nie przegrzało, żeby się nie zziębiło. No dobra, to słuchajcie, no kurczaki. Co tutaj dalej? Wypadałoby w sumie trochę pozbierać trawy. Przepraszam, zapomniałem. Znaczy, nie zapomniałem, po prostu nie pamiętałem. Czy to nam coś da tutaj w ten? No, dobra, to dobrze. Tu wiecie co, tu doładujemy. Może nam trochę. O, ptaszek. Piórko, no wiesz ty co? Myślałem, że coś fajnego dostaniemy. Niech on tam na podlewa. To się jednak przyda. W sumie nie wiem, czy skoro tutaj. Czy skoro tutaj jest w ogóle sens, żeby to trzymać. Dobra, dawaj śluz, Glumer. O, jest. Cały jeden zostawiłeś tylko? A, ale ty jesteś wiesz ty co? No, spójrzmy, co nas jeszcze czeka. Muchosmok nas jeszcze czeka, bo jeszcze z muchosmokiem nigdy nie walczyłem. Ewentualnie możemy się przejść i poszukać gdzieś Klausa. No, w sumie z Klausem na solo też nigdy nie walczyliśmy. Nie wiem, gdzie on może być, ten koleżka. No, powiedzmy, że sobie weźmiemy jeden ten. To sobie przestawmy tutaj. Tego dajmy tu, żeby było go lepiej widać. Tak, na wszelki wypadek. Tak i tak możemy, bo mamy tego dużo. Dobra, Klaus, gdzie ty możesz być? Przyznaj się. Powiedzmy, że na speedzie cię poszukamy. Ale śpi tutaj wołków. Wołkownia normalnie. Można wołkować dzień i noc. Tak, w ciemności trochę słabo będzie widać, ale no na pewno, jeżeli pojawi się zimno. Ech. No, szybko poszło. Quality content. A dziękuję. Ojej, dobra.
Tak się grzej. O, dzięki wielkie za tego, za followka. Osoba o bardzo dziwnym niku. Dobra, dogrzani, czy nie dogrzani? Powiedzmy, że czujemy się już dogrzani. Idziemy szukać dalej woreczko od Klausa. Żebym jeszcze pamiętał, gdzie on był. Zresztą, jeżeli gdzieś tam go zobaczę w okolicy, to na pewno ten. Na pewno potem pokaże mi się na mapie, prawda, szopie? Prawda! Jak najbardziej. Aha, dobrze, może być. No i... Ojejku, naprawdę. Właśnie widzę, że, znaczy widzę, słyszę, że bestie nadchodzą. Wcale mi się to nie podoba. Tam już tylko trzy domki zostały, świniak. Gdzie jeszcze było takie fajne miejsce, gdzie mogliśmy sobie dać radę z tymi psiakami, żeby nie było problemu. Pewnie jest po drugiej stronie ten Klaus. No dobra. Zobaczmy, jak to będzie. Zobaczmy, jak to będzie. O, idą. Au, a co wy na to, żebyście się tutaj o, wyskoczyli na nich? A ja wam już załatwię tak, żeby sobie do nich au, au, au pójdziecie. Uhu. Ale was tu dużo. Dobra, 1-0. No i na co wam to było? Czekajcie, bo to jest akurat ważne. Chcę to sobie przełożyć tak. Okej, to ja sobie popatrzę. To trochę słabo, że mi to mięso wyżarły, nie? A, trudno. Oj! No, to można było ominąć. No już. A już olały. Dobra, 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 cicho być. Ty tak idziesz za mną? Ta, słabo, nie? Dobra, jest okej. Okay. Hype? No, że może być. Aki. Pięknie, dobrze widzę, że jesteście ten czerwoni. Tutaj zostało wszystko nietknięte. Co mnie cieszy. Dobra. A, szukaliśmy Klausa przecież. Już teraz pamiętam. Ok, pozbędziemy się tylko tego. No i pięknie. Wziąłem sobie szybką tą. Weźmiemy sobie szybką laskę, żeby sobie tam dobiec w te miejsca, w które potrzebujemy. No zwykle z tego, co pamiętam, to te bezokie jelenie gdzieś sobie tutaj krążyły, więc oznacza to, że na tym samym biomie, powiedzmy, albo gdzieś w okolicy, powinien pojawić się Klaus.
czemu ja go jeszcze nie widzę? Czemu ja go nie mogłem znaleźć? Czemu jest mi znowu zimno? To szkoda drewna normalnie. Dobra, idę. Mamy szybką laskę, mamy. Już nie da mi spokoju, no musi mnie zawsze, nie? Przyziębić, o sztu. Jakie nawieźć ziemię? Żyjemy się. Tak, porządną wyrzekę zaraz zrobimy, ja sobie tutaj zobaczę. Muszę, jesteśmy na tyle dogrzani, żeby sobie... A, dobra, czekaj. To sobie założymy. Już sobie zjemy. Może zjemy sobie raz pierogi. O, lepiej. Dużo lepiej nawet bym powiedział. Nawet bym powiedział, że dużo lepiej. Weźmiemy jeden kost kamieni. Na wszelki wypadek weźmy. Dobra, czy już widzimy gdzieś tutaj worek Klausa? Nie, no jeszcze nie widzimy. Gdzie były te jelenie? Przecież one tutaj były gdzieś ostatnio. Z tego co mi się wydaje, to on tak sam z siebie się nie pokaże. No, możemy sobie pochodzić palcem po mapie. Mi się wydaje, że najpierw musimy my gdzieś w tej okolicy pójść. Przejść się, żeby się pojawił. Tak to by było fajnie, tak jakby było pokazane. Klaus jest tutaj. Pamiętaj, idź tam, tylko nie kieruj się w stronę światła. Tak, to jest jeden z plecaków zostawionych. Tak, to jest też pytanie, gdzie były jelenie, ale jelenie też były na tamtym biomie, więc nie powinno być problemu. A tego Klausa chciałbym jednak zdobyć, bo ma dużo, ależ to bardzo dużo fajnych rzeczy. Czy już jest za późno może na Klausa? Chociaż jelenio-cyklop? No widzicie, to jest bardzo, ależ to bardzo dobre pytanie. Przejdźmy się tutaj, zobaczmy. Gdzieś w tych okolicach go nie ma. Znaczy inaczej, nie pamiętam gdzie były te cyklopy, znaczy te bezokie jelenie. Ale zwykle one się gdzieś tutaj pojawiały. O! Kłaczek? Bujej. Wiecie co? Dobra, zobaczymy jeszcze tam na dole. Może akurat, może czegoś nie zauważyłem. Raczej aż tak blisko tej bazy naszej nie będzie. Dobra, skurutem Asterixie, skurutem. Ojeju. Jak to możliwe, że wszyscy mieli problemy żołądkowe, jak obok nich przechodzę? Czy to coś znaczy? No jest i duszek, fajnie. Fajnie, duszku, że jesteś, jednakże za dużo nam teraz nie dasz. Bym powiedział, że trochę tutaj ciemno na znalezienie czegokolwiek. Tak sobie możemy chodzić trochę jak dziecko we mgle. Aby były jaja, jakby był gdzieś tutaj.
No, gdzie jesteś, przyjaciel? Nie, żebym cię popędzał czy coś, ale fajnie by było cię gdzieś spotkać. A trawa się akurat przyda. Jakby na to nie patrzeć, no ale tutaj go nigdzie nie widać. Jakby był ja, jakby był centralnie przy bazie, znaczy jaja. Wcale by dobrze nie było, bo to by się mogło źle skończyć, ale. Jejku, jak się przestraszyłem. Jak wy tak możecie? No dobra, przejdziemy się mniej więcej tutaj. No to jest dużo takich raczej powiedzmy pustych przestrzeni, więc on by mógł tutaj się gdzieś pojawić. Ja bym się nie obraził. Nie wątpię. Gdzieś tutaj po drodze był, tak jak mi się wydawało, chyba że to, a to raczej w innej grze on był tak mniej więcej tam po środku. Dobra, przejść się możemy. Chyba, że już gdzieś się pokazała. Ja tego nie widzę, tak? No bo tak też może być. Czy raczej wątpię, ale. No raczej muszę go gdzieś zlokalizować. Ale gdzie? W sumie tak naprawdę też ostatnio tych jelonków nigdzie nie widziałem. Teraz mamy jeszcze jednego pieroga. No ale nie ma. Nie, czekajcie, czekajcie. Jelonki były tutaj. Ostatnio. Stąd zbierałem te poroże. No dokładnie. Dokładnie. Więc to musi być gdzieś tam. Się przestraszyłem ptaka. Kościół, widziałeś gdzieś taki worek prezentowy niby? On nie widział. Nie no, ale tak jak mówię, no nie widać tego, tych jeleni bezokich. One zawsze gdzieś tutaj właśnie latały, no bo to pamiętam, bo
albo ostatnio gdzieś tutaj po prostu się pojawiły i tyle. Już byłem przygotowany, że musi gdzieś tam wyskoczyć, więc już się aż tak bardzo nie stresowałem. Ale tych jeleni jak nie było widać, tak nie widać. No nie, no jestem na tyle blisko, że nie będę nawet tego używał. No nie zdążyłem, no. I mi ukradł. Chyba, że będę uparty. I poczekam na ciebie. Co ty jeszcze chciałeś po coś wrócić? Halo, kolego. No ja myślę, że nie. Już tak się nie bawimy. Wiesz o tym. No i widzisz, nie oddałeś mi ten mój węgiel. Jak mogłeś? No i fajnie. Zjemy już metisty, czy jeszcze nie? Dobra, Klausa moim zdaniem poszukajmy w następnym odcinku. Żeby teraz nie było. A wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Sobie przerwę. I co? I życzę wam miłego wieczoru. Jeżeli dotrwaliście do tego czasu, to co? To zostawcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, no to oczywiście zapraszam Was na Twitcha. Tym samym żegnam się z Wami ja i życzę Wam miłego dzionka, czy tam wieczorku, czy wstaw odpowiednią porę dnia. I pa, pa!